Piątek w auli szkoły podstawowej nr 1 w Końskich zgromadziły się najpotężniejsze umysły gminy Końskie. Przyznano stypendia dla wyróżniających się uczniów. Nagrodzono dokładnie 59 uczniów z podstawówek i gimnazjów z terenu gminy Końskie. Wśród najlepszych znalazło się 18 wyróżnionych osób ze szkół podstawowych i aż 41 gimnazjalistów. Otrzymać stypendium nie było łatwo. Kryteria narzucone w uchwale podjętej przez Radę Miasta Końskie są bardzo rygorystyczne. Są jakby trzy kategorie przyznawania stypendiów, a na mianowicie stypendia za osiągnięcia, za wyniki w nauce z uwzględnieniem wybitnych osiągnięć, za wybitne osiągnięcia oraz stypendia za wyniki w nauce. Dla wszystkich tych kategorii wymagania są dość wysokie, można powiedzieć kolokwialnie, poprzeczka jest dość wysoko podniesiona, bo określając je w tej kolejności, jakie wymieniłam, za wyniki w nauce z uwzględnieniem wybitnych osiągnięć, uczeń w szkole podstawowej musi mieć średnią minimum 5,60 oraz być laureatem konkursu przedmiotowego organizowanego przez świętokrzyskiego kuratora oświaty. Są to konkursy ściśle nadzorowane i zachowują określony poziom wymagań dydaktycznych. Wymagania są określone w adekwatnym do tego rodzaju konkursów rozporządzeniu. Natomiast jeśli chodzi o gimnazja, za wyniki w nauce z uwzględnieniem wybitnych osiągnięć, uczeń musi być laureatem też konkursu przedmiotowego oraz osiągnąć średnią za miniony rok szkolny minimum 5,40. Wyłącznie za wyniki w nauce to jest zachowana ta średnia, ale nie tylko. Dodatkowo uczeń musi się jeszcze wyróżnić na przykład osiągnięciami w pracy na forum szkoły, czy to będą osiągnięcia natury społecznej, często to jest wolontariat, praca społeczna, praca w samorządach, artystyczna, sportowa. Wszyscy, którzy te kryteria spełnili, w piątek pojawili się w auli szkoły podstawowej nr 1 wraz ze swoimi rodzicami. Uczniowie tamtejszej szkoły przygotowali dla nich bardzo muzyczną część artystyczną. Pomiędzy poszczególnymi utworami nagradzani wychodzili na scenę, by z rąk burmistrza Krzysztofa Obratańskiego odebrać stypendia, a także usłyszeć gratulacje. Oprócz burmistrza w uroczystości uczestniczył też jego zastępca Krzysztof Jasiński, a także dyrektorzy gminnych szkół. Głównymi aktorami byli jednak uczniowie. Dwoje z nich opowiedziało nam o tym, w jaki sposób wywalczyło stypendium. Stypendium od burmistrza za wybitne osiągnięcia dostałem. To jest stypendium, które zostało Ci przyznane za średnią ocen, czy za osiągnięcia konkursowe? Za osiągnięcia, raczej nie za średnią. No to jakbyś mógł przypomnieć, jakie to były Twoje osiągnięcia w tym minionym roku? No myślę, że największe to wygranie Środkowoeuropejskiej Olimpiady Matematycznej. No poza tym jeszcze tam byłem laureatem w Polskiej Olimpiadzie Matematycznej. Wygrałem Olimpiadę Matematyczną dla gimnazjalistów. I po Olimpiadzie Matematycznej dla gimnazjalistów, dla najlepszych, dalej był konkurs międzynarodowy, czesko-polsko-słowacki, który też wygrałem. No na pewno się przyda. Na co je przeznaczysz? Nie wiem, no pewnie odłożę gdzieś i później się bardziej przyda, bo na razie to nie mam na co wydawać. Rodzice mnie jeszcze sponsorują. Za co dzisiaj ta nagroda, za co to stypendium? Za wysoką średnią i udział w konkursach i też dlatego, że uczestniczyłam w wojewódzkich mistrzostwach, no w mistrzostwach województwa, w piłkę ręczną. Czyli sport też tutaj brany był pod uwagę. Jaka ta średnia twoja? 5,56 chyba. To powiedz teraz pokrótce, zdradź młodszym, co zrobić, żeby taką średnią osiągnąć? Dużo wynosić z lekcji. No i później w sumie no, uczyć się w domu, robić sobie notatki. Bo to pomaga, no a tak to nie wiem, bo... A jesteś w stanie określić czasowo, ile czasu ty musiałaś poświęcać na przygotowanie się do lekcji w domu? Więcej niż godzinę dziennie, nie.
Stypendia przyznane w piątek były za osiągnięcia w roku szkolnym 2015-2016 i wynoszą dla uczniów ze szkół podstawowych 70 zł miesięcznie za wybitne osiągnięcia lub wyniki w nauce i 100 zł za wyniki w nauce z uwzględnieniem wybitnych osiągnięć. Natomiast dla gimnazjalistów odpowiednio 100 zł i 140 zł. Stypendium miasto wypłaca w dwumiesięcznych ratach przez okres 10 miesięcy. Pełną listę nagrodzonych znajdą Państwo, klikając w odnośnik zamieszczony pod materiałem wideo.